Dziękuję bardzo za zaproszenie i przepraszam, że tak w końcowej fazie i z pewnym limitem czasowym, ale to normalne przy skali różnych obowiązków. Po pierwsze chciałem podziękować Wam za Waszą inicjatywę i też podziękować losowi, że udało się spowodować, że Polska Grupa bierze udział w tym europejskim przedsięwzięciu, bo siła tego przedsięwzięcia, patrząc w przyszłość, będzie się brała z tego, że takie różne grona, koalicje, grupy powstaną, będą działały w całej Europie i wymieniały się doświadczeniami. Przy takiej bezgraniczności albo ponadgraniczności internetu, a o nim także tutaj mówimy przecież, albo właściwie głównie w jakiejś mierze, jest to kluczowe. Więc bardzo się cieszę, że jesteście już w takim rozpędzie organizacyjnym i myślę, że te wszystkie dyskusje o sprawach formalnych, uczestnictwa, członkostwa, akcyjności, rozstrzygnięcie jak najszybciej będzie można myśleć już o bardzo konkretnym kalendarzu różnych działań i przedsięwzięć na najbliższe miesiące. Myślę, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie mogło dołączyć do partnerstwa w tym przedsięwzięciu. To wymagałoby jakiegoś spotkania i namysłu, która z form ewentualnego naszego wsparcia byłaby tutaj najlepsza w tych najbliższych miesiącach. Czy to ma być jakieś wsparcie przy ograniczonym charakterze budżetu, jakim dysponujemy, finansowe, tak, związane z jakimś wspólnym przedsięwzięciem, czy to miałby być patronat jakiegoś zdarzenia, co też daje, szczerze mówiąc, tytuł prawny do wsparcia finansowego jakiegoś przedsięwzięcia, czy to miałoby być udostępnienie różnych możliwości technicznych, czy też kontaktów, bo rozumiem, że idea jest taka, że koalicja będzie się poszerzała i kto wie, czy głośno myślę w tej chwili, tak, ale jeśli my w jakimś sensie trochę sponsorujemy i ożywiamy taki ruch, proszę się nie śmiać, bo dla kogoś może to być śmieszne, sołtysi w sieci, czyli strony internetowe sołectw i duża aktywność osób, które buduje te strony internetowe. Bardzo żywe przedsięwzięcie. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spotykać, tak, różnego rodzaju inicjatywy i wtedy mieć jeszcze inne forum do oddziaływania, do linkowania, tak, do aktywizowania czy do budowania różnego typu wolontariatów przy konkretnych zdarzeniach i sprawach. Więc to myślę, że powinniśmy odbyć takie spotkanie. Wy się przygotujcie i zobaczymy, jakie sprawy mogły być przez nas podejmowane wspólnie. To, co mnie się wydaje również istotne, to to, żeby z myślą o tych nadchodzących latach i z myślą o programie operacyjnym Polska Cyfrowa, którego konsultacje teraz kończymy i który będzie implementowany, to znaczy realnie będzie startował z środkami finansowymi 2015, mimo że perspektywa finansowa mówi o 2014, ale to zawsze są pewne przesunięcia, tym bardziej, że ostatecznych decyzji Parlamentu i Rady Europejskiej jeszcze spraw budżetowych nie ma, więc to trochę potrwa, ale przygotowywać się można. My mamy w osi drugiej, która mówi o e-administracji i otwartym rządzie, szereg takich przedsięwzięć portalowo-sieciowych, budujących dostęp do informacji, wspomagających otwieranie różnego rodzaju zasobów, budujących takie modele demokracji partycypacyjnej. Więc myślę, że tam byłoby miejsce na jakieś takie przedsięwzięcia. A w osi trzeciej, która dotyczy e-kompetencji, bardzo chcielibyśmy oprócz takiej pracy przeciw wykluczeniu, przeciw e-wykluczeniu, głównie nakierowanej na osoby starsze, oprócz działań związanych z szukaniem i wspieraniem takich superliderów w tej rzeczywistości cyfrowej i umiejętnościach cyfrowych, także bardzo byśmy chcieli rozwijać różne umiejętności cyfrowe i do tego mamy taki plan, żeby mogły powstawać w różnych miejscach kraju, w lokalnych miejscach z udziałem samorządów, organizacji pozarządowych, różnych partnerów, centra aktywności cyfrowej.
takie miejsca dobrze wyposażone, z dostępem do internetu, z liderami, trenerami i z pewnymi pomysłami na różnego rodzaju akcje. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później moje myślenie jest takie, żeby to się też ze sobą sieciowało, żeby zaczynało współpracować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to był jeden z partnerów tego rodzaju koalicji, tego rodzaju działań. To oczywiście może oznaczać, że będziecie w kolejnej fazie tego projektu, czy w kolejnej jego edycji, ale uważam, że taką dłuższą perspektywę należałoby stworzyć. Także i tutaj byłoby w tych rozmowach, jakie moglibyśmy w najbliższych tygodniach przeprowadzić, byłoby takie rozpoznanie, tak? Jak można byłoby tego rodzaju wątki umieszczać, nie mówiąc o tym, że dawalibyśmy wtedy też taką możliwość, żeby to, co będzie na przykład przez Was przygotowywane, pewne wzorce postępowania, zachowania, nie wiem, filmiki, no różnego rodzaju rzeczy, żeby było tą drogą rozpowszechniane i adresowane do wszystkich. I to jest taka bardzo praktyczna oferta. Drugi punkt, druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że wydaje mi się, iż to Wasze działanie może z czasem wygeneruje podstawy do takiej szerokiej koalicji. Szerokiej, to znaczy jeszcze szerszej niż ta, którą wy tworzycie. Bo nie wyobrażam sobie, żeby w którymś momencie nie zaprosić różnego rodzaju organizacji obywatelskich, żeby nie zaprosić liderów samorządowych, żeby nie zaprosić przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, żeby nie zaprosić przedstawicieli kościołów, tych, które zechcą wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Bo tak naprawdę ważne jest i w tym sensie to, co wy robicie, jest i być może, i mam nadzieję, stanie się takim wzorcem SEWR. To znaczy wypracujecie pewien model, pewną metodologię, pewien sposób działania i oddziaływania. Jeśli to się uda, to wtedy myślę, że obowiązkiem nas wszystkich, Was jako takich pasjonatów takiego przedsięwzięcia, bo tak to rozumiem, władz publicznych i szeregu innych instytucji byłoby obowiązkiem właśnie, żeby ten wzorzec upowszechniać, bo tylko takie masowe upowszechnianie pewnego wzorca może przynieść efekt. Więc gdzieś w takich dalszych zamierzeniach byłoby to potrzebne i stąd też możliwa chyba kooperacja z Radą, która zajmuje się tą problematyką ksenofobii, przeciwdziałaniu dyskryminacji. To jest temat, który jest jakby ważny, potrzebny. Przy okazji, dzisiaj rano miałem spotkanie z ministrem szwedzkim do spraw integracji, gdzie rozmawialiśmy o różnych zdarzeniach europejskich związanych z takim rozrostem mowy nienawiści, także z kształtowaniem się różnych coraz bardziej ekstremalnych ugrupowań politycznych pod różnymi hasłami budujących swoją klientelę. Ale nasza wspólna obserwacja była też taka, że we współczesnej Europie coraz częściej odwoływanie się do takich ekstremalnych poglądów, do nienawiści i niechęci, do dyskryminacji przechodzi z ekstremalnych obszarów tej sceny politycznej w środkowy obszar sceny politycznej. I to jest szalenie niebezpieczne zdarzenie, tak? Bo ono będzie generowało różne zjawiska, które mogą być dla rozwoju demokracji, wolności, swobód, równości niebezpieczne. Przeciwdziałanie temu wspólne, europejskie, o tym rozmawialiśmy, nie tylko w Radzie Europy, ale także aktywnie w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Mówiliśmy o ewentualnej takiej wspólnej polsko-szwedzkiej inicjatywie z zaproszeniem na kilku krajów już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby ten temat nabierał znaczenia. I teraz ostatni, trzeci już punkt. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ największym zagrożeniem nie jest tylko i wyłącznie to, że mamy do czynienia z różnymi przejawami mowy nienawiści i że mamy do czynienia cywilizacyjnie i technologicznie ze zjawiskiem niesłychanej amplifikacji mowy nienawiści, wzmocnienia mowy nienawiści, rozszerzenia skali oddziaływania,
przez internet, czyli przez medium, które de facto jest medium wolności, swobody wyrażania opinii, łamania norm w jakimś sensie też pozytywnym, przekraczania barier, przekraczania granic, docierania z prawdziwą informacją tam, gdzie ona mogłaby nie dotrzeć albo gdzie w ograniczony sposób dociera. I w tym sensie zwróćcie na to uwagę, z jednej strony internet jest takim domostwem wolności, ale z drugiej strony pora po tych 20 paru latach funkcjonowania internetu, widząc szanse rozwojowe, jakie przed ludzkością stawia, dostrzec także zagrożenia różnego rodzaju. I to rozwijanie się mowy nienawiści, to znaczy wolność bez odpowiedzialności, bo tak należałoby to określić. Przecież pamiętajmy o tym, że my mamy do czynienia ze zjawiskami przy tej mowie nienawiści w internecie dwojga form. Pierwsza forma to jest taka, kiedy ktoś używa mowy nienawiści, abstrahując w tym momencie od pewnego trudu wydefiniowania i konieczności zadania sobie pytania, jaka jest granica między ekspresją wolności i swobodą ekspresji skądinąd, a przekroczeniem tej granicy i wejściem na obszar mowy nienawiści. Ale bardzo często zdarza się też tak, że te słowa nienawiści są słowami, które ktoś wygłasza i my możemy wejść w polemikę z tym kimś. I on w sensie personalnym, tak, jest jakąś osobą, z którą polemizujemy. Częściej, jeszcze częściej zdarza się tak, że to jest anonimowe. I ten anonimowy głos się rozrasta, tak? I czyjeś powiedzenie, czyjeś określenie, i przepraszam za brutalność tego, co w tej chwili powiem, przez fan, że ono tak ładnie brzmi, chociaż kogoś krzywdzi i niszczy i prowadzi do właśnie takiej potęgi emocjonalnej, jaką nienawiść ze sobą niesie, że się rozrasta w sposób niebywały. To znaczy nagle w ciągu godziny, tak? Jakiś zwrot, jakieś określenie może być podawane jeden przez drugiego. To jest ten wymiar problemu, z którym musimy się zmierzyć. I w tym sensie wydaje mi się, że jest bardzo istotne przerwanie też muru obojętności. Zwróćcie uwagę, mechanizm społeczny jest taki, i jeśli tej mowy nienawiści jest tak bardzo dużo, to rodzi się takie przekonanie, że już nie warto na to reagować. Taki rodzaj trochę bezradności, trochę obojętności, trochę takiego zmęczenia, że skoro tego jest tak dużo i się rozpowszechnia, a my nic nie możemy zrobić, to właściwie już pomińmy to, wykreślmy to z naszego pola widzenia. Wtedy rodzi się oczywiście taki świat ludzi dobrych, szlachetnych, mądrych, a po drugiej stronie jest jakiś świat inny, a po trzeciej stronie jest ten większościowy świat. Tych, którzy niekoniecznie ulegają temu światu dobrych wartości, ale mogą łatwiej ulegać temu światu takich prostych określeń, prostych sformułowań, prostego rozumienia kozła ofiarnego, prostego wskazania winnego, prostego napiętnowania poprzez nienawiść, tak? Kogoś takim czy innym określeniem, bez względu na to, czy to dotyczy spraw personalnych, zwykłych, międzyludzkich, czy dotyczy relacji między narodami, czy dotyczy relacji między grupami społecznymi, czy dotyczy relacji między grupami etnicznymi, czy dotyczy relacji między grupami o takiej albo innej orientacji seksualnej. Ileś tych rzeczy jest, tak? I myślę, że przerwanie tego muru obojętności, to znaczy, tak jak my dyskutujemy na posiedzeniach Rady do spraw ksenofobii, dawanie świadectwa, że nie ma takiej pełnej aprobaty, takiego milczenia wokół tego wszystkiego, co właśnie tak jest sformułowane. I w tym sensie uważam, że ta kampania, ten pomysł, ta dziedzina jest niesłychanie istotna, bo to jest jedno z takich narzędzi, które przerywa ten mur milczenia. I z jednej strony, rozumiem, będą ci, którzy będą animatorami działań takich, żeby wchodzić w polemikę na blogach, no w różny sposób, z tymi słowami nienawiści, ale będą też oczywiście tacy, którzy będą nawet nie wchodzili w polemikę, ale dawali świadectwo swojej własnej postawie, że się na to nie zgadzają. Nigdy w życiu nie miejcie przekonania, że wystąpienie
takie indywidualne i powiedzenie, że coś jest złe, nazwanie tego, że to nie ma znaczenia. To zawsze ma znaczenie. Jeśli liczyć, że świat jest zbiorem zła i dobra, tak, to wtedy ta kumulacja tego opowiedzenia się po stronie dobra zaczyna odgrywać jakąś rolę, także energetyczną, tak, dla ludzi, dla społeczeństw, dla różnych grup. Mnie się wydaje, że na tym polega sens naszego działania, tak je rozumiem, tak? I w tym sensie jesteśmy, przechodząc już z mojego prywatnego w jakimś sensie też poglądu na stronę instytucjonalną, to jesteśmy bardzo chętni, żeby pomagać w tym przedsięwzięciu. Oczywiście nie mając złudzeń, że nagle ludzie się rozanielą i zanielą, tak? I będą aniołami dookoła i mowy nienawiści już nie będzie, tylko może potrzebna jest nam nowa norma. Zwróćcie na to uwagę. Przecież w świecie tym, w którym prasowym, medialnym, abstrahuję od jałowości debaty publicznej w Polsce i też bardzo często takiej agresywności zupełnie niepotrzebnej i takiej emocji też niepotrzebnej w świecie polityki jest szczególnej, za przeproszeniem, niewiele problemów rozwiązuje, poza tym, że ludzie dają upust swoim emocjom, a wszyscy myślą, że dawanie upustu tym emocjom to jest jakieś polityczne rozstrzyganie o jakichś sprawach. To polityczne rozstrzyganie o sprawach dzieje się organicznie, gdzieś w prawdziwej pracy. Ale to, co rzeczywiście jest istotne, to, że w tym świecie gazety, czy nawet w wszystkich formach elektronicznych, gdzie jest podpis, tak? Że tego jest trochę mniej, bo norma jest mocniejsza. Chociaż też to się już wylewa, tak? I bez, że tak powiem, wstydu, używając staroświeckiego określenia, ludzie bardzo często formułują różne rzeczy, które wzbudzają moralny sprzeciw. Ale to zwielokrotnienie, tak, słów nienawiści, języka nienawiści, tej potęgi nienawiści w internecie poprzez anonimowość jest tu rzeczywiście istotne i stąd postawienie tamy tej obojętności i dawanie świadectwa jest potrzebne. Myślę, że będziecie umieli to zrobić, że macie, jeśli ktoś zgłasza uczestnictwo i przystępuje do tej akcji, to znaczy, że ma takie urządzenie w środku, które go do tego motywuje, czy ono się nazwie, zostanie przez nas nazwane rozumem czy sercem, to już zostawmy na inną dyskusję, ale coś tu jest, bo tu musi być jakiś element pasji, tak, żeby to robić. Więc umawiając się na bardzo konkretne spotkania, te dotyczące możliwej współpracy, to, co chciałbym powiedzieć już na sam koniec, żeby nie zabierać wam zbyt dużo czasu, to, żebyście podejmując to działanie nigdy nie stracili pasji. Dziękuję.